Jak wykańczać akcję w FIFA 23? Zastanówmy się, co by się wydarzyło, gdybyś każdą groźną sytuację zamieniał na bramkę. Na pewno strzelałbyś więcej bramek. No na pewno byś więcej meczów wygrywał. Mniej byś się denerwował, czyli mniej pieniędzy napady byś wydawał. Dlatego witam Was w kolejnym odcinku Akademii Liska, gdzie omówimy sobie wykończenie FIFA 23. I standardowo 3000 łapeczek do góry pod tym odcinkiem i wjeżdża kolejny odcinek Akademii Liska. Zostaw subskrypcję wraz z dzwoneczkiem i napisz w komentarzu, o czym mam nagrać kolejny odcinek Akademii Liska. W pełni darmowy, a luksusowy. Zaczynamy. Wykończenie podzielimy sobie na 5 tematów. Pierwsze, precyzyjne wykończenie. Każdy kolejny sposób wykańczania akcji FIFA 23, który podam Ci w tym odcinku, będzie 2, 3, a czasami 5 razy lepszy, jeśli nauczysz się precyzyjnego wykończenia. Czyli to podwójne naciskanie przycisku strzału. No i żeby Ciebie tego nauczyć, stworzyłem specjalny materiał, specjalny poradnik, który jest do obejrzenia w pierwszym linku w opisie. Pokaże Wam się taka oto strona, gdzie wystarczy wpisać swojego maila. Na przykład lisekhd@gmail.com. Wpisujecie swoje imię, zaznaczacie boksa. Tak, oglądam materiał. Pewnie zapytacie, dlaczego Lisek w taki sposób to pokazujesz? Po pierwsze, mogłem nagrać kompletny materiał, poradnik na temat tylko i wyłącznie precyzyjnego wykończenia, które w mojej ocenie FIFA 23 jest turbo ważne i daje turbo korzyści. I to jest poradnik, materiał, coś na zasadzie, jakie pojawiają się na naszym Patreonie. A, jakbyście byli zainteresowani Patreonem, to link w opisie, są miejsca tylko na ten podstawowy poziom. Już jutro, w sobotę, odbędzie się stream comiesięczny, gdzie przez 2 godziny będę analizował Wasze mecze, więc zapraszam. No ale po drugie, najważniejsze, po 13 latach grania w FIFA, po 6 latach prowadzenia Akademii Liska, uczenia Was i prowadzenia moich kursantów, po setkach godzin spędzonych na treningach indywidualnych z Wami, czy po wypuszczeniu Akademii Liska, gdzie odcinki zrobiły ponad 500 000 wyświetleń, materiały poradnikowe, postanowiłem stworzyć mój największy i najgrubszy projekt w mojej dotychczasowej internetowej przygodzie i postanowiłem stworzyć program Liska FIFA 23, czyli program, gdzie od A do Z będę Ciebie uczył, w jaki sposób grać w FIFA i w jaki sposób stawać się lepszym i wykorzystywać swój potencjał. Dlatego zachęcam Cię do wejścia w drugi link w opisie i zapisania się na listę oczekującą. I dzięki temu będziesz miał okazję kupić program Liska w najniższej możliwej cenie. Sprzedaż będzie bardzo krótka. Następnie będę zajmował się Wami, żebyście byli jak najlepiej ugoszczeni podczas tego kursu. Jeśli podoba Ci się, w jaki sposób nagrywam Akademię Liska, w jaki sposób przekazuję wiedzę, w jaki sposób pracowałem, czy to z Damianem, czy to z Jasiem, czy z innymi osobami na streamach, zapisz się na tą listę, a dostaniesz bardzo dobrą ofertę, gdzie później już takiej oferty nie będzie. Serio, jestem mega dumny z tego projektu, bo zacząłem pracować nad nim jeszcze 2 lata temu. Mówiłem Wam o tym około roku temu, pół roku temu, że już wszystko idzie ku końcowi i w końcu mogę powiedzieć, że niebawem rozpoczynamy sprzedaż, a od dzisiaj, od wczoraj w zasadzie rozpoczynamy promocję tego programu. Będzie grubo. Lecimy z kolejnym, drugim punktem w dzisiejszym odcinku, czyli wykończenie po długim słupku. I to jest nieważne, czy to jest wykończenie strzał mocny, petarda, czy delikatny po ziemi, o którym nagrywał materiał Zalewski z Apogee, którego serdecznie pozdrawiam i to jest mega dobry materiał, bo te strzały po ziemi są także turbo mocne, to nie ma do końca większego znaczenia, ponieważ strzał po długim słupku, najprostsza opcja, daje najwięcej korzyści. Spójrzcie w tym momencie. Spójrzcie na to. Wychodzimy sobie z kontratakiem, mamy przekładankę, czyli najważniejsza kwestia, jeśli nie obejrzałeś poprzedniego odcinka Akademii Liska, czy jeszcze poprzedniego, to w tym momencie zatrzymaj ten materiał i nadrób rzeczy z poprzednich odcinków, bo tak jak mówiłem, to jest wszystko uzupełnienie wiedzy. Jeśli nie umiesz robić przekładanki, to się naucz, a uczę tego w poprzednim odcinku Akademii Liska, bo spójrzcie, co robi przekładanka takim nic nieznaczącym miejscu, można by powiedzieć, jak środek pola. Diego Forlan, bam, bam, nie ma chłopa, po prostu. Możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Napadzie, Diego Forlan, biegniemy, po prostu to jest najprostsza akcja. Biegniemy po prostu wprost i nic innego nie robimy. I po prostu sprzedajemy, strzelamy po długim słupku. Najprostsza, najbardziej... No nie ma niczego prostszego w mojej ocenie, a to jest 80%, jeśli nie więcej,
wykańczania sytuacji, czyli strzał po długim słupku. Jeśli dołożymy do tego precyzyjne wykończenie, jesteście w domu. Po prostu jesteście w domu. Najzwyczajniej w świecie. Czy to biegniemy forlanem i strzelamy po długim słupku? No tutaj pan Jacek Moch się nam zrobił. Czy jesteśmy Ronaldo i strzelamy po długim słupku? Czy biegniemy Dembele i strzelamy po długim słupku? Czy biegniemy nawet jakimiś słabszymi kartami? Bo ja przecież grałem ostatnio FUT Champions z brązowym zespołem i ten brązowy zespół, jeśli strzelał po długim słupku, to również robił pełną robotę i wiecie, co było najważniejsze? Nie to, że ten zespół miał 50 wykończenia, 60. Najważniejsze było to, że uderzałem większość strzałów na precyzyjnym wykończeniu. Dlatego jest to tak kluczowe i dlatego tak warto się tego nauczyć. Bo dzięki temu zyskamy po prostu przewagę nad naszym oponentem. A pamiętajcie, wygrywa nie ten, kto jest najlepszy, ale ten, kto popełnił mniej błędów i będzie potrafił błędy oponenta wykorzystać. Dlatego strzał po długim słupku jest po prostu najefektywniejszy, najprostszy i daje nam najwięcej korzyści. Bo ilekroć już widziałem sytuacji, gdzie zaczynacie się zastanawiać, zaczynacie kombinować, czyli w takiej sytuacji, jak tutaj jest Diego Forlan, to tu nie byłoby większości strzałów po długim słupku. Tutaj byłaby kombinacja, jakaś przekładanka, może podawanie, szukanie podania do Ronaldo. To nie byłoby może najgorsze, ale zwykły strzał po długim słupku, kiedy bramkarz stoi tutaj, a my mamy okazję strzelenia po tym długim słupku, to jest naprawdę 80%, może 90% sytuacji, w których ja strzelam bramki. Naprawdę polecam i zaraz zobaczycie kolejny przykład. Jedziemy. Alovarian, czyli karta, która w tym momencie jest chyba najlepszą kartą na świecie i która robi całą robotę. Bam, bam. Nie kombinujemy. Strzelamy po długim słupku. Spójrzcie na mojego pada. Strzelamy po prostu po długim słupku. Bam, na zielonym. Bramkarz nie ma nic do gadania. Gdyby tego zielonego tutaj zabrakło, ten strzał mógłby się różnie potoczyć, bo te strzały bez zielonego w mojej opinii czasami mają swoje loty. Więc ja bardzo rekomenduję i bardzo polecam nauczenie się precyzyjnego wykończenia i pobranie sobie materiału z linku w opisie, bo tam omawiam to szczegółowo. A, żebyście byli pewni, w kursie, który będzie miał niebawem premierę, to precyzyjne wykończenie będzie jeszcze bardziej obszernie i szczegółowo wytłumaczone. Będziecie mieli do wykonania zadania domowe, które poprawią waszą naukę i zminimalizują jej czas. Taki punkt trzeci, a bardziej 2,5. To sytuacja, kiedy wasz przeciwnik porusza się bramkarzem. Spójrzcie na to. Mamy tutaj Cristiano Ronaldo. Idealna sytuacja. I chcielibyśmy wykorzystać strzał po długim słupku. Jednak ten strzał po długim słupku prawdopodobnie on by wszedł. Umówmy się. Na zielonym moim zdaniem to jest gol. Jednak w takich sytuacjach po prostu trzeba być czujnym. I w takich sytuacjach wykorzystujemy najzwyczajniej w świecie mocny strzał, albo lekki strzał po ziemi, bo lekki strzał pamiętajcie, że robicie za pomocą zwykłego tapnięcia przycisku strzału, czyli tak, żeby ta kreska była maksymalnie jedna i nic więcej. W takich sytuacjach, kiedy wasz przeciwnik porusza się bramkarzem, to najważniejsze są dwie rzeczy. Pierwsza, unikamy sprintu przy prowadzeniu piłki z zawodnikiem w waszym polu karnym przeciwnika, bo w momencie, kiedy wy będziecie lecieć na sprincie, to tutaj by ten bramkarz po prostu tą piłkę odebrał, albo byśmy nie mogli zareagować. Druga sytuacja, pewne wykończenie. Nieważne w jaki sposób, bo tak jak mówię, gdybyśmy tutaj strzelili po długim słupku, to nieważne, że ten strzał byłby nawet wprost bramkarza, w sensie nawet idealne miejsce tam, gdzie bramkarz stoi, to byłoby nieważne. Ważniejsze byłoby to, że strzał będzie mocny, będzie precyzyjny i będzie na precyzyjnym wykończeniu. Te trzy rzeczy dają wam naprawdę bardzo duże prawdopodobieństwo strzelenia gola. Bo w sytuacji, co najgorszego możecie zrobić w takiej sytuacji? Puścić teś-tasia. Czyli tak nie wiadomo gdzie strzelić. Nie wiadomo gdzie, nie wiadomo ani nie lekko, ani nie mocno, czyli na dwa paski powiedzmy, albo na półtorej. I ten strzał bez precyzyjnego wykończenia i ten strzał bardzo często w ten sposób ląduje po prostu w rękach bramkarza albo dobiegają do nas zawodnicy. Dlatego czujność i wykorzystywanie najprostszych schematów. Jeśli tutaj jest gościu, przesuwa się, jesteśmy czujni, strzelamy po krótkim słupku,
gościu nie ma nic do powiedzenia. A następnym razem gościu będzie po prostu zostawał w bramce, albo my znowu wykorzystamy jego błąd i Sika Lafon. Przy okazji, jak jesteśmy przy takim meczu, to kwestia, na którą chciałbym, żebyście bardzo uważali, czyli kwestia wykańczania akcji poprzez ball rolla, pomijanie bramkarza za pomocą ball rolla czy innych sztuczek technicznych. Tutaj fajna ruletka mi wyszła i spoko, ale gdybym ja tutaj zrobił ball rolla, albo może nie w tym meczu, ale w większości sytuacji, z mojego doświadczenia wynika, że robienie ball rolla w tym momencie, czyli biegniemy sobie Ronaldo i robimy ball rolla tutaj albo tutaj, bardzo często bramkarz zostaje długo na nogach i po prostu odbiera tą piłkę. Więc ja nie rekomenduję wykonywania ball rolli, szczególnie jakimiś wolnymi zawodnikami. Jeśli mamy Mbappe, mamy Alovariana, to spoko, możemy zrobić ball rolla i po prostu uciec nim jak najszybciej i użyć po prostu sprintu, przycisku sprintu i odbić w bok. Ale jeśli mamy wolnych zawodników albo tego nie czujemy, nie róbcie tego. Potestujcie to sobie w meczach o mniejszą stawkę aniżeli mecz Foot Champions, o mecz o rangę, mecz w Rivalsach, mecz o wyższą ligę i tak dalej. Bardzo chciałbym, żebyście na to uważali, bo w poprzednich FIFAch to było fajne, to było łatwe do zrobienia, a w tej FIFie jest to po prostu takie zdradzieckie, bo wydaje wam się, że spoko, zrobię ball rolla i jest gol. Bramkarz już po prostu leży, ale nie, w tej FIFie bramkarz po prostu zostaje długo na nogach, nawet w tej sytuacji to widzimy, tak? Że bramkarz dopiero jak już tutaj jestem, to on się dopiero rzuca i no też dużo nie zabrakło, żeby po prostu gościu mi odebrał tą piłkę, a często też są sytuacje, kiedy gościu, bramkarz was sfauluje, a nie ma faulu. FIFA 23, witamy serdecznie. Punkt trzeci, mocne podania z boku boiska. I spójrzcie, w jaki sposób to wygląda. Biegniemy sobie Mbappe, mamy do podłączenia Yaya Touré, widzimy, że Mbappe jeszcze jest gdzieś tam w miejscu, a też to nie byłby problem, żeby tutaj zrobić przekładankę i sobie kicnąć samemu Yaya Touré czy innym zawodnikiem, tak? Ale my podajemy do Mbappe. Mbappe wbiega szybko w polu karnym. Możecie sobie to odwinąć. R1 plus X, mocne podanie. Bam! Cristiano Ronaldo się cieszy i strzela gola. Ten Cristiano Ronaldo, który jest mega słaby, po patchu, który w ogóle nie ma racji bytu, no tak się składa, że w moim składzie za 18 milionów, czy tam 15, radził i pewnie będzie radził sobie doskonale. Szczególnie, że on teraz kosztuje 110 tysięcy. Matko jedyna, karta genialna. Czyli jeszcze raz, jesteśmy tutaj zawodnikiem w bocznym rejonie boiska. Mamy tutaj, kolejny raz powtarzają się kwestie z poprzednich odcinków, wolną przestrzeń. Wykorzystujemy tą wolną przestrzeń, wjeżdżamy sobie tutaj. Dzięki temu, spójrzcie co robi w tym momencie ten obrońca i ten, bo to jest najważniejsze do załapania. Jeśli to załapiecie, to zrozumiecie też zasadę tego zagrania. Widzimy. Oni nie chcą tej piłki odebrać, oni często po prostu nawet robią ruch w stronę bramki przeciwnika i po prostu wychodzą. Bramkarz też pewnie to zauważyliście, że nawet gdyby piłka poszła tutaj, to bramkarz bardzo często nie zareaguje i tej piłki po prostu nie przetnie, dlatego te mocne podania, czy to zbugowane papiny są mega mocne i mega skuteczne. Bo spójrzcie, chłop stoi, po prostu podajemy i strzelamy bramki. Tutaj nie ma żadnej filozofii i to jest kolejna zasada, gdzie nie kombinujemy, nie budujemy nie wiadomo jakich cudownych akcji, wykorzystujemy proste schematy, które dają nam rezultaty, jak w życiu. Punkt czwarty i punkt piąty, strzały zza pola karnego. Ja nie używam praktycznie w ogóle mocnego strzału, uważam, że to jest zbyt długi czas na oddanie fajnego, mocnego strzału i są znacznie bardziej skuteczne elementy, ewentualnie mocny strzał używam w sytuacji, kiedy chcę się zabawić, ale skupiamy się tutaj na schematach, które działają i które dają wam wartość i które sprawią, że będziecie wygrywać mecze, a nie aspekty, dzięki którym możecie się lepiej pobawić. To nie w Akademii Liska, chociaż zabawa też jest ważna i ważne jest to, żebyście mieli fan z gierki, ale ja jestem zdania, że większy fan jest wtedy, kiedy wygrywasz i wtedy możesz się pobawić, a nie kiedy przegrywasz i o, jestem śmieszny, bo postrzelam mocne strzały przez cały mecz. Dlatego punkt czwarty, strzał z L2 za pola karnego. I tutaj popatrz, przed patchem to dużo lepiej działało oczywiście, ale cały czas to też jest skuteczne. I ja
wyróżniam dwa miejsca na boisku. To jest jeden, a w zasadzie nawet w taki sposób, można to powiedzieć. I z drugiej strony boiska identycznie on wygląda, ale możemy to też dalej tutaj streszczać w ten sposób, tak? Pod tym kątem, jeśli pójdziemy, to dalej to też są te same kąty, tak? Czyli nawet tutaj możemy być zawodnikiem, możemy być tutaj, myślę, że dalej, czyli jeśli zaznaczylibyśmy sobie ten obszar, to myślę, że tutaj już te strzały są bardzo ciężkie do ustrzelenia. No, wygląda to może nie najlepiej, ale uważam, że to są te kąty, które najlepiej sprawdzają się w strzałach L2. I no oczywiście, to już pewnie każdy z Was wie, najważniejsze jest to, żeby zawodnik, którym strzelacie, miał tę cechę strzału podkręcania zewnętrzniaczkiem, czy jak to się tam nazywa, bo wtedy po prostu te strzały najlepiej wychodzą. Z drugiej strony jest to samo miejsce, te same kąty w mojej ocenie. No i możemy także strzelać po prostu, wiecie, jeśli jest dobry zawodnik, który ma dobre wykończenie, ma tą cechę zewnętrzniaczka, to nawet na środku boiska, jeśli nim strzelicie, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że strzelicie gola. Ale moim zdaniem także w tych sytuacjach tajmowanie jest mega istotnym elementem. Bo spójrzcie, tutaj jest Kuit, tajmowania nie było, widzimy, świeci się na biało, nie było tajmowania i moim zdaniem, gdybym stajmował ten strzał, to byłby gol. Strzał bardzo dobrze szedł, ale czegoś brakowało. I tak bardzo często się to odbywa, że te strzały z L2 wchodzą, ale moim zdaniem z precyzyjnym wykończeniem wchodzą dużo, dużo częściej. Dlatego to jest bardzo fajne miejsce i zaraz przejdziemy sobie do piątego punktu, czyli do strzału finezyjnego za pola karnego. No i mamy bardzo podobny schemat jak przy strzałach z L2. Jesteśmy tylko tutaj odwrotnie, tak? Jeśli byliśmy w tym fragmencie boiska zawodnikiem, który miał prawą nogę, no można powiedzieć, że jest to lewa strona boiska, to potrzebujemy zawodnika, który ma prawą nogę lepszą, tak? Jeśli chcemy z L2 strzelać. Jeśli zaś chcemy zawodnikiem strzelać strzałem finezyjnym, po długim słupku, takim rogalem, to potrzebujemy z tej strony lewonożnego zawodnika albo zawodnika, który ma 5 gwiazdek sztuczek. I wtedy używamy po prostu R1 i strzału plus tajmowania, do którego Was serdecznie zachęcam. Kąty są bardzo podobne, jednak jestem zdania, że no nie można aż tak blisko podejść do bramki, jeśli chodzi o strzał finezyjny, taki mocny. Chociaż to też nie jest reguła, ale no, skupiamy się na tym, żeby to były strzały finezyjne za pola karnego, tutaj ewentualnie tak samo, hop, hop. Spójrzmy, jak to wygląda na przykładzie pana Smolarka. Jest ten kąt, jest to miejsce, jest to precyzyjne wykończenie, bramkarz. Nie ma nic do powiedzenia. I tak to, moi kochani, wygląda. Korzystajcie z tych opcji, korzystajcie z możliwości wykańczania akcji w sposób prosty, ale skuteczny i trenujcie, bo jestem zdania, że największą satysfakcję będziecie mieli wtedy, kiedy będziecie grać coraz lepiej, zdobywać lepsze rangi, czy to w Champions, czy w Division Rivals, czy będziecie pokonywać swoich znajomych ziomeczków, z którymi przegrywaliście zawsze spotkania z bardzo dużą ilością straconych bramek i w sytuacji, kiedy będziecie się polepszać, będziecie ulepszać swoje umiejętności gry FIFA, będziecie grać coraz lepiej, coraz skuteczniej, coraz mniej bramek, głupiej bramek będziecie tracić, to będziecie wtedy mieli największą satysfakcję, więc serdecznie zachęcam do treningu. Nieważne, czy to są moje darmowe materiały, czy chcielibyście nabyć kurs za pieniądze, to moim celem jest to, żebyście polepszali swoją grę, bo Akademia Liska w formie darmowej była, jest i będzie, więc to się nie zmienia, ale jeśli chcielibyście mieć poukładaną wiedzę od A do Z, to zachęcam Was do sprawdzenia tego kursu. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka, widzimy się w kolejnej Akademii Liska, trzymajcie się, pa pa!